Godzina 10 wybiła. Tradycyjnie jednak, może w ostatnim czasie z małymi przerwami, ale jednak witam serdecznie na comiesięcznym spotkaniu z zarządem spółki, na spotkaniu z zarządem spółki Brewe Leasing, z emitentem, z leasingodawcą, z faktoringodawcą. Witam serdecznie inwestorów, którzy są z nami dzisiaj obecni. Witam serdecznie konsultantów, współpracowników, pracowników spółki. Pierwszy raz w tym roku, przypominam, ubiegły miesiąc nam się nie udał. Odwoływaliśmy w ostatniej chwili. Był to trochę trudny czas, kilka takich trudnych, kilkanaście trudnych dni, kiedy kolejna fala COVID-u przetoczyła się przez naszą spółkę. Część osób pracowała zdalnie, spora ilość zespołu po kolei była chora. No wtedy sytuacja była tak dramatyczna, że zdecydowałem się na ten ruch. Dodam tylko, że wieczorem miał się odbywać pierwszy z drugiego sezonu koktajl inwestycyjny i nie odbył się również, został odwołany. Ja mam tylko pytanie takie techniczne, bo nie sprawdzałem, czy dobrze mnie słychać. Gdyby można było tylko potwierdzić na czacie, to będę bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i widać. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest ok. Jak wspomniałem, wracamy do dobrej tradycji, wracamy do comiesięcznych spotkań. Będziemy się widywali ponownie we wtorki, ostatnie wtorki danego miesiąca o godzinie 10. Będą spotkania to ze mną. Mówię o tym, bo jest część nowych osób z nami dzisiaj. Będą to spotkania ze mną. Bardzo często zapraszam kluczowych pracowników, współpracowników Brewe Leasing po to, aby opowiedzieli może bardziej szczegółowo o tym, co się dzieje na ich poletku, w ich departamencie. Staramy się być transparentni, przybliżać informacje na nasz temat, na temat rynku, na którym operujemy, a w zasadzie już na temat dwóch rynków, na których operujemy i odpowiadać również na pytania, które się pojawią. Czat po prawej stronie ekranu. Zachęcam, zapraszam do zadawania pytań, jeżeli na coś dzisiaj ja, a czasem ja również z inną osobą ze spółki nie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie. Na pewno znajdziemy na nie odpowiedź i prześlemy ją mailem, przekazując również informacje w trakcie kolejnego spotkania wideokonferencji z zarządem. No cóż u nas, mamy nowy rok 2022. Tak na marginesie poproszę, żebyście dzisiaj w wolnej chwili spojrzeli w kalendarz i zobaczyli, jaką datę dzisiaj mamy, bo mamy datę dość specyficzną. Dzisiaj jest 22.02.22. Mamy 5 dwójek w tej dacie, tak naprawdę jeszcze więcej, bo gdybyśmy rozpisali rok na 4 cyfry, jest to takie dość specyficzne i no i magia liczb, jeżeli ktoś wierzy albo lubi czytać, to może się tym dzisiaj również zająć. Co u nas? Zacznę może od płaszczyzny leasingowej. Przede wszystkim z początkiem roku rozszerzyliśmy ofertę produktową spółki. Do aktualnie leasingowanych samochodów małych dostawczych i osobowych dołożyliśmy jeszcze dwie nowe specjalizacje: transport ciężki oraz maszyny i urządzenia. Dlaczego właśnie te dwa obszary? Dlatego, że dane z Związku Leasingu Polskiego z ubiegłego roku pokazują, że struktura leasingu w Polsce to było prawie 45% pojazdów lekkich, 22% pojazdów ciężkich i 28% maszyn i urządzeń. Dlatego rozszerzamy naszą ofertę na podstawie również tych danych, na podstawie zapytań, które mieliśmy, dużej ilości zapytań w ubiegłym roku o transport ciężki, jak również o maszyny i urządzenia. Wychodzimy po prostu naprzeciwko oczekiwaniom rynku. Nie robimy niczego twórczego, poniekąd dostosowujemy się do realiów. Obie te specjalizacje, oba te produkty będą realizowane w ramach standardowej ścieżki finansowania, w ramach standardowych procedur. Nie będą to, tak jak w przypadku nowych samochodów osobowych, mamy ścieżki uproszczone, czy tam program bez BIK, czyli bez sprawdzania baz.
tematy są lekko grubsze, tak kolokwialnie rzecz biorąc, mówimy tu o samochodach ciężarowych, gdzie będziemy skupiali się na przedmiotach głównie fabrycznie nowych. Trwają rozmowy już z dwoma dealerami dwóch marek samochodów ciężarowych, aby podpisać stosowne umowy i wynegocjować dobre warunki dla Brewe Leasing, jak również nieznacznie używanych, ale tylko i wyłącznie z udokumentowaną historią serwisową i pochodzeniem. No i zobaczymy, jak się nam będzie działo. Myślę, że to dobry ruch. Tutaj ktoś pisze już, że to mądra decyzja. No, tak jesteśmy o tym przekonani. No, statystyka i rynek no, są jakie są i trzeba i korzystać z tych informacji, tych danych i dostosowywać się. Cóż dalej? Kolejny obszar w firmie, obszar sprzedażowy, bo właściwie to, o czym w tej chwili będę opowiadał, czy opowiadam, dotyczy obszaru sprzedażowego leasingowego. To, o czym w tej chwili powiem, dotyczy właściwie trzech obszarów. Rozszerzyliśmy naszą ofertę leasingową, ogólnie rzecz biorąc, faktoringową, jak również ubezpieczeniową, bo przypomnę, że od jesieni zeszłego roku jesteśmy brokerem PZU. Mamy bardzo dobre stawki, ubezpieczamy sami, nie oddajemy tego w ręce ubezpieczycieli i innych brokerów. I rozszerzamy tą naszą ofertę o obsługę klientów w języku rosyjskim, ukraińskim. Poczyniliśmy pewne starania już. Od miesiąca czasu pracuje z nami kolega z Ukrainy, kolega Aleksandr, zwany przez nas Saszą, perfekt władający właśnie językiem ukraińskim i rosyjskim. No, drodzy Państwo, mamy w Polsce prawie 2 miliony Ukraińców. Bardzo duża, to jest naturalny kierunek migracyjny dla nich. Nawet jeżeli mają plany związane z dalszą podróżą i dalszą migracją w kierunku Europy Zachodniej, jest to pierwszy kraj Unii Europejskiej, do którego trafiają. Duża ilość z nich wiąże swoje przyszłe losy z Polską. Nie z Europą Zachodnią, ale właśnie z Polską. Znamiennym jest no, to, co dzisiaj się wydarzyło w nocy. Tak? Wojska rosyjskie wkroczyły do Ukrainy. Przewidujemy potężną falę migracji w najbliższym czasie. Potężną falę migracji przemieszczania się obywateli ukraińskich, starających się uciec z tamtego regionu, ze swojego kraju, co jest niezwykle trudną decyzją dla nich, ale częstokroć jakby słuszną ze względu na bezpieczeństwo ich najbliższych, ich rodzin. Różnie postrzegamy Ukraińców pracujących u nas, czy przebywających u nas w Polsce, ale to nie są w większości budowlańcy, to nie jest w większości też personel horeki, czy hotelowy, restauracyjny. Jest bardzo dużo przedsiębiorców. Jest bardzo wiele firm, wiemy o tym, bo takie zapytania mieliśmy już, firm transportowych. Mało tego, to są przedsiębiorcy, którzy zakładają działalność u nas w Polsce, właśnie w kraju Unii Europejskiej, ale operują ich samochody, czy ich usługi, operują głównie w Europie Zachodniej. Tak więc, a jednocześnie, no nie ukrywajmy, nazywają rzecz po imieniu, nie mają szans, a przynajmniej mają bardzo utrudnioną ścieżkę na uzyskanie jakiegokolwiek finansowania w firmach korporacyjnych czy w bankach w Polsce. Jesteśmy po to, żeby pomóc, potrafimy uszyć finansowanie na miarę, musimy tylko być odpowiednio zabezpieczeni, odpowiednio ich poznać, a ta osoba i dalsze, jakie w ślad za nią się pojawią, operująca w ich języku, będąca ich krajaninem, daje możliwość swobodnych rozmów, poznania tych klientów i wystawienia rekomendacji na finansowanie na tak lub na nie. Jeżeli przejrzymy przedsiębiorstwa, które oni tutaj prowadzą, to są to firmy już istniejące kilka lat, które działają bardzo prężnie, o wielodziesięciomilionowych przychodach również. To nie są małe biznesy. To nie są tylko małe biznesy. W związku z powyższym, na dzień dzisiejszy
Twoją pracę na temat, zostały, może inaczej, zostały zbudowane bazy, do których dociera różnymi kanałami, nie będę o tym teraz opowiadał, nasz kolega z Ukrainy. Tworzona jest dokumentacja, w dużej części już jest zrobiona, dokumentacja w języku ukraińskim, rosyjskim. Tworzone są również procedury po to, żeby zniwelować barierę językową, po to, żeby oni mogli swobodnie się też poruszać i czuć komfortowo. Za chwilę pojawią się nakładki czy zakładki na naszej witrynie, na naszej stronie internetowej, na naszych portalach społecznościowych, tak żeby w prosty sposób zaistniejemy również w środowiskach, zaistniejemy z naszą reklamą, z przekazem o tym, że robimy tego typu działania, że pomagamy w zdobyciu finansowania, finansujemy. Te działania będą się odbywały w mediach społecznościowych skierowanych do środowisk ukraińskich tutaj w Polsce, tak żeby dotrzeć tą informacją i żeby zachęcić ich do współpracy. Cóż dalej jeszcze, jeśli chodzi o leasing? Podkreślaliśmy, mimo doniesień medialnych, że w ciągu ostatnich 2 lat branża leasingowa ma się całkiem dobrze. Nawet lockdown. Niektórzy uważali, że zaszkodził leasingowi. My byliśmy innego zdania, bo wynik na poziomie 0 nie jest wynikiem złym. Nie było żadnej zapaści w rynku. Przyzwyczailiśmy się do dwucyfrowych, 20-30% wzrostów rok do roku, jeśli chodzi o wielkość pieniądza zainwestowanego i sprzedanego przez kanał leasingowy. Natomiast proszę wyobrazić sobie, że te straty, czyli spadek z tych 20-paru% wzrostu do zera w ciągu ostatnich 2 lat, odrobiliśmy już w ubiegłym roku i odrobiliśmy przede wszystkim straty z przełomu lat 2019-2020. Jeśli mamy się oprzeć na najnowszych danych, a takie mamy ze Związku Polskiego Leasingu, to sprzedaż leasingu osiągnęła w zeszłym roku w Polsce poziom 88 miliardów, co daje wzrost o 30,7%. To bardzo dużo, to raz, a dwa, pokazuje to stabilność tej branży, jak i pomimo tych negatywnych wypowiedzi, że leasing, zwłaszcza tych wypowiedzi, że leasing w dobie Polskiego Ładu przestanie się opłacać, że, przepraszam, że klienci odejdą w kierunku kredytów, wynajmów. Uważamy, i to pokazują te wyniki Związku Polskiego Leasingu, że leasing to w dalszym ciągu jedna z bardziej atrakcyjnych form finansowania dla przedsiębiorców, finansowania zakupu środków trwałych do firmy. Z całą pewnością jestem o tym w pełni przekonany. Zobaczymy to również w roku 2022, właśnie w tym roku. Tyle może dzisiaj na temat leasingu. 2 zdania na temat faktoringu. No ten ubiegły rok był okresem tego pierwszego pełnego testowego roku dla nas. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Przebudowaliśmy, jak wiecie, bo może niektórzy nie wiedzą, przebudowaliśmy zupełnie struktury z grupy dyrektorów regionalnych, którzy tworzyli sieć sprzedażową. Rezygnowaliśmy około połowy roku. Przeszliśmy na bezpośredni kontakt z pośrednikami i odnotowaliśmy ten rok dużym sukcesem. Sfinansowaliśmy wierzytelności rzędu kilku milionów złotych. To jest bardzo duży wynik jak na pierwszy rok i na naszą spółkę, która jest spółką niedużą. Tak naprawdę przecież no, jesteśmy butikową firmą finansującą małe i średnie przedsiębiorstwa. To trzeba mieć też pod uwagę. Rok 2022 rozpoczęliśmy równie dynamicznie, podpisując od razu cały pakiet umów i to był styczeń był najlepszym miesiącem od początku działalności naszej faktoringowej. Dział sprzedaży faktoringu sprzedał około blisko 1 milion złotych, sfinansował tyle wierzytelności w samym miesiącu styczniu. To jest naprawdę bardzo optymistyczne, bardzo rokujące dla nas na przyszłość, budujące, zachęcające do pracy i rozwijania się w kierunku
no, tego sektora i branży faktoringowej. Cóż dalej? Wyniki roku 2021. Z pewnością fajny temat, ciekawy temat. Wszyscy czekamy, wszyscy chcemy poznać. Powiem tak, zebraliśmy się tak jak co roku dość intensywnie i mimo pewnych zmian, jakie były w księgowości u nas w ubiegłym roku, jesteśmy w tej chwili na końcówce, no, trwa zamykanie roku 2021 i przygotowanie sprawozdania finansowego. Z pewnością wielu z Was słyszało już o informacje o tym, że w niedługim czasie pojawi się rozporządzenie, na mocy którego znowu, tak jak w poprzednim roku, będzie można składać i CIT, i sprawozdania finansowe w okresie wydłużonym o 3 miesiące. Mogę tutaj z całą odpowiedzialnością przekazać, bo taką rozmowę nawet wczoraj prowadziłem z główną księgową. Nie będziemy korzystali z tego udogodnienia. Będziemy gotowi w tych starych jakby obowiązujących terminach, czyli CIT i sprawozdanie do końca marca, a walne i złożenie sprawozdania do KRS do końca czerwca. Nie będziemy też czekali do ostatniego dnia. Sądzę, że gdzieś w połowie marca sprawozdanie będzie gotowe, opublikowane. Zrobimy walne, będę starał się, żeby to walne się odbyło i niezwłocznie też trafiły wyniki i dokumenty do KRS-u. I podejrzewam, przypuszczam, że na tym spotkaniu naszym comiesięcznym na koniec marca będzie ono w całości poświęcone wynikom za rok 2021 i będziemy mogli wspólnie oceniać, analizować, patrzeć, gdzie było lepiej, gdzie było trochę słabiej. Zapraszam już dzisiaj na to spotkanie. Ono się odbędzie, nawet podam datę, bo nie jest to trudne. 29 marca, dokładnie. Musiałem sprawdzić, bo nie byłem tego do końca pewien. 29 marca. I cóż jeszcze? Cóż jeszcze mógłbym dzisiaj opowiedzieć? Może Brewa jako emitent, no bo to jest taki ciekawy case. No ta data dzisiejsza chodzi mi od rana po głowie, 22.02.22. Dzisiaj kończymy zbierać zapisy serii K, kwitu dochodowego. Tym samym zamkniemy podaż 10. serii kwitu dochodowego. Tak, drodzy Państwo, mimo że robimy to co kwartał, od roku 2019 minęło już tyle czasu i jest to 10. seria, która się kończy w tej chwili. Nie będzie w zasadzie przerwy, ponieważ od 1 marca będziemy przyjmowali zapisy do kolejnej serii. Czyli będziemy mieli jakiś tydzień zwłoki. Back office w tym czasie będzie się kontaktował oczywiście z Państwem, będziemy zbierać dotychczasowe dokumenty, będą dystrybuowane dokumenty nowej serii, będą dystrybuowane, na pewno pojawi się newsletter, pojawią się teasery, pojawią się wszystkie te materiały, które są niezbędne do tego, aby można było dystrybuować, nabywać nową serię kwitu dochodowego. 1 marca to jest ten dzień, a dzisiaj, przypominam, kończymy serię K, która była w tej chwili w podaży. I jako ostatnią rzecz chciałem zapowiedzieć premierę nowego odcinka, właściwie premierę odcinka nowego sezonu, sezonu drugiego. To jak w serialach. Sezonu drugiego koktajlu inwestycyjnego pana Pawła Zaręby-Śmietańskiego. Zapraszam serdecznie, ponieważ ten sezon zaczyna się w nowej formule zupełnie. W formule otwartej na uczestników. Cykl ten nazywał będzie się Prawdziwa wartość spółki. Odcinek pierwszy będzie miał tytuł Czy analitycy mają dostęp do tajnej wiedzy? I nie będzie tylko pan Paweł Zaręba-Śmietański, nie będzie pani Beata Murowańska. Pan Paweł Zaręba-Śmietański wystąpi dzisiaj z doradcą z zakresu ryzyka walutowego inwestycyjnego, autora książki o inwestowaniu z panem Rafałem Janikiem. Ci, którzy znają pana Rafała Janika, wiedzą, kim jest
Resztę bardzo serdecznie zapraszam na koktajl. Zostanie wtedy zaprezentowany, przedstawiony i sami Państwo przekonacie się, że warto się z nim i z Panem Pawłem spotkać. Panowie będą prowadzili dyskurs. Myślę, że będzie bardzo ciekawie, bardzo to będzie nakręcające. Przypominam, cykl pod nazwą, pod hasłem Prawdziwa wartość spółki. No i w zasadzie jeszcze, ach no oczywiście, no temat w sumie taki, który z pewnością by zainteresuje Państwa. Sprawa UOKiK-u, postępowania jakie mamy w UOKiK. Więc postępowanie trwa, według mojej wiedzy jest w tej chwili przedłużone do końca marca. Przynajmniej taka informacja spłynęła na początku grudnia do nas. Jak Państwo wiecie, przystąpiliśmy do negocjacji, do złożenia wniosku zabezpieczającego. To jest formuła, taka formuła, która ma zakończyć postępowanie bez rozstrzygnięcia. W zamian za to my zaproponowaliśmy, i to w tej chwili podlega analizie, zaproponowaliśmy szereg rozwiązań dobezpieczających inwestorów, dobezpieczających nasz instrument finansowy i złożyliśmy to zgodnie z negocjacjami, jakie odbyły się bodajże we wrześniu, złożyliśmy to w terminie do 30 listopada. W grudniu UOKiK się nad tym pochylał i analizował te nasze propozycje, zgłosił kilka korekt, kilka chęci poprawek, ale generalnie wypowiada się w rozmowach, ponieważ my się łączymy z nimi i mamy wideokonferencję. Występuje pani dyrektor oddziału, występuje radca prawny oddziału i występuje zawsze, nie wiem jaki on ma tytuł, przepraszam, ten pan, nazwijmy go inspektorem, który prowadzi tą kontrolę. W styczniu zgłosili potrzebę dokonania pewnych korekt i poprosili jednocześnie o czas dla siebie, dla przeanalizowania tego w całości. Mamy spokojnie czekać na kontakt z nimi. Odbędzie się on w przeciągu kilku tygodni. Taką informację usłyszeliśmy w styczniu, że niemniej jak kilka tygodni potrzebują, żeby to w pełni przeanalizować, ponieważ mają kilka w tej chwili bardzo priorytetowych dochodzeń, nowych dochodzeń, które się pojawiły. Nie będę o nich opowiadał, bo względem rynku oczywiście, nie nas. Nie będę o nich opowiadał, bo medialnie to Państwo pewnie wiecie, co UOKiK robi. I w momencie, kiedy będą gotowi, zaproszą nas na kolejną wideokonferencję i będziemy omawiali i będzie można potem podjąć ewentualne czy korekty, czy ostateczne decyzje. Jesteśmy dobrej myśli, że dojdzie do porozumienia i podpiszemy z nimi, no, nazwijmy takie porozumienie, a tak naprawdę oni wydadzą taką decyzję, której nawet nazwy prawnej nie pamiętam w tej chwili, a która z jednej strony zakończy postępowanie, a z drugiej strony jakby usankcjonuje nasze propozycje do bezpieczenia tego instrumentu. Także tak to wygląda, poza tym nic się nie dzieje. Jakieś pytania w międzyczasie kolejne do nas spłynęły, odpowiedzieliśmy i to wszystko. Kancelaria profesora Wierzbowskiego, która jest naszym pełnomocnikiem w tej sprawie, pilotuje to, nadzoruje, mają stały kontakt z delegaturą UOKiK we Wrocławiu. Spojrzę, i to wszystko, jeśli chodzi o ten temat. Spojrzę w tej chwili jeszcze na czat, czy są pytania. No będzie, widzę, że tutaj no jest informacja o koktajl inwestycyjny, czy będzie można go obejrzeć. Tak, tutaj już odpowiedź jest wpisana na naszym kanale na YouTubie, można obejrzeć bieżące i archiwalne materiały. Tak samo dotyczy to tych wideokonferencji, tego co w tej chwili ja mówię i tego co przeżywamy. Te wideokonferencje z zarządem, ze mną są również tam publikowane, można sobie w dowolnym momencie podejrzeć. To nawet ten pomysł pojawił się w wyniku zapytań Państwa. No są sytuacje losowe, no, pracujemy, mamy swoje terminy i ktoś nie może uczestniczyć dzisiaj we wtorek o 10, a chciałby mieć tą wiedzę i ją pozyskać. W związku z tym spokojnie może sobie offline obejrzeć w domowym zaciszu czy w biurze przy herbacie i jest na bieżąco z nami.
Popatrzę jeszcze do góry. Tak, pani Beata tutaj w czacie przekazuje informację. Ona dzisiaj trafiła u nas w materiale, który dostajemy codziennie z mediów, które opracowuje pani Beata. Przedsiębiorcy z blisko 100 krajów założyli w 2001 roku rekordową liczbę spółek, a 10,5 tysiąca spółek, to było 10,5 tysiąca spółek. Najwięcej założyli ją Ukraińcy i Białorusini. Także, no, jak wiecie, zawsze staramy się być krok przed rynkiem i o ile nam się to uda, ale przynajmniej być w czołówce, ci na początku zbierają śmietankę, tak? Zarzuty, tak. Link. Nie ma więcej pytań. Drodzy Państwo, nie zabieram więcej czasu. Cieszę się, że mogliśmy się zobaczyć, że mogliśmy się spotkać. Właściwie to powinienem życzyć Dosiego roku, bo widzimy się pierwszy raz. I w sumie tego Dosiego roku życzę. Jeszcze zostało nam 10 miesięcy. Zapraszam na spotkanie za miesiąc. Zapraszam ewentualnie na kanał na YouTubie celem obejrzenia materiałów. Jeżeli macie pytania na bieżąco, wiecie, jest kontakt do back office, jest kontakt do Beaty Murowańskiej, jest kontakt do mnie, drogą mailową, telefoniczną, zapraszamy, żeby z tego móc korzystać. A ja przypominam, zachęcam i zapraszam jeszcze dzisiaj o 19. Cykl Prawdziwa Wartość Spółki, drugi sezon koktajlu inwestycyjnego, pan Paweł Zaręba-Śmietański oraz pan Rafał Janik. Myślę, że nas zaciekawią, zaintrygują i będzie to kawałek przyjemnego wieczoru. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Życzę udanego dnia.